Wojtek się bawi, nawet nie jest z tego żarcia. Ale te bułki dobre. Mhm. Dzisiaj też kupiłam dwie. Mogłam ci wziąć, zapomniałam. Ale tak jak Marek nie lubi jakiś kanapek jeść. Cześć. Rano, nie? To widzę, że wcinał. Takie bułki starodawne, nie? Pyszne. Kurde, ja mam pieczywo. W domu tej kobiety, o której... Co ty? Mośkę w ogonie, bo ona będzie szła do mnie po zmierzymi bułki. Nie możesz nie pomóc. Wiktoria jest wściekła na męża. Przeczuwa, że coś przed nią. Chce pokazać Jarkowi gazetę zgrywaną przez jego artykuły. Ma nadzieję, że ją zobaczy, powie jej w końcu całą prawdę. Poprzednie małżeństwo Wiktorii opierało się na kłamstwie i nie chce podobnie tego. Boi się, że znów zostanie oszukana. Chce się na mąż i z nim szczek. Bandzior. Teraz to coś ci przypomina? Tak, no. Jutro rano jak dojadę do pracy, to sobie rano zajadę po świeżą bułkę i wezmę do reszty sałatki. Wiktoria nie wierzy w to stanie. Jarek uparcie ją powtarza. To nie przekonuje jego żony. Wściekła taksówkarz. To wszystko było chore. Niewyczyny nie pomyślał, że własna żona będzie mi robić jakieś zarzuty, wyrzuty. Nie miałem ochoty wysłuchiwać jakichś kretyńskich oskarżeń. Wszystko w porządku, mamo? Nie, nie. Oczywiste, tak. Nic nie mów, bo ja mam lat 12 i także nadal traktuję. W ogóle mi nic nie mówcie o żadnych kłopotach rodzinnych.